Proszę Państwa, ja się przez pewien czas nie odzywałem, ale niezbyt długo, no bo głównie nadsłuchiwałem, co się dzieje w Polsce i świecie, zwłaszcza w Ameryce. A poza tym był silny mróz, no i trzeba się było jakoś z tym wszystkim znaleźć i uporać. Tutaj przedstawiam, pokazuję artykuł z naszego dziennika z wtorku 19 stycznia. Tutaj ksiądz Jerzy Banak w cyklu Wizje dla Polski mówi o proroctwie biskupa, później arcybiskupa Mochylewskiego i Wileńskiego, Jana Cieplaka. Prawda? I ja bardzo polecam się z tym zapoznać. Tu jest właśnie tenże arcybiskup, a tu jest w tekście, również na drugiej stronie, cały tekst tej przepowiedni, którą o dziwo słyszałem i znam już praktycznie od dziecka, gdyż mój ojciec ją, prawda, posiadał i popularyzował. No, proszę Państwa, ja teraz parę słów bliżej. Najciekawsze, że ta przepowiednia arcybiskupa Cieplaka dotąd się bardzo sprawdzała i ostatecznie jest dobra dla Polski, ale niestety przez światową zawieruchę i ofiarę krwi. Wiarygodność jej dodatkowo potwierdza to, że ona bardzo dobrze koreluje z wizjami, przepowiedniami księdza Markiewicza, siostry Faustyny czy Rozalii Tylakówny. Tylko nie ma tam żadnego odnośnika no, do intronizacji prawda Chrystusa, gdyż wtedy ta sprawa jeszcze jak gdyby nie była na tapecie, nie była aktualna. Ale było to przecież to 130 lat temu, bo wizja jest podobna z 1888 roku. Mam nadzieję, że od tego czasu nasza karma, zwłaszcza ojczyzny, się trochę poprawiła i że może nie będzie aż tak źle, jak w ostatnich akapitach przepowiedni jest powiedziane, zwłaszcza dla Polski. Dlatego polecam ten numer naszego dziennika dokładnie przeczytać. No bo niestety potwierdza jego wizja, zresztą innych jasnowidzów, wizjonerów, proroków i tak dalej też, że czekają nas wielkie kataklizmy i jak gdyby trzecia wojna światowa i to nie tylko taka wirtualna, którą poniekąd już mamy, ale realna, no ale de facto pośrednio też, że z Polski wyjdzie ta iskra, która i odrodzona Polska, jak gdyby ta iskra odnowi również jak gdyby świat i jest jak gdyby korelująca z teorią Trójmorza, że stanie się Polska przewodnikiem w tych nowych, powiększonych ramach Rzeczpospolitej, nawiązującej trochę do pierwszej Rzeczpospolitej, ale szersza o tereny również, jak to mówił Markiewicz, te austriackie Trójmorza. No i że stanie się przewodnikiem Polska Europy, Kościoła i świata. Niektóre przepowiednie mówią, że znów Polak będzie papieżem. No, pożyjemy, zobaczymy. Ale niestety niczego nie ma za darmo. Ofiary będą i to duże, ale wiadomo, że modlitwy i posty mogą sporo złagodzić. Chrystus zawsze mówił, że najwięcej można nawet powstrzymywać wojny przez modlitwę, post, jałmużnę. Tu jest właśnie ta przepowiednia. Oto jest tekst tej przepowiedni z 1988 roku. No więc, ale najciekawsze, że ta przepowiednia również pośrednio ostrzega i przed Chinami i mówi o klęsce Rosji i to chyba właśnie zadanej głównie ostatecznie przez Chiny. No a ponieważ my jesteśmy niedaleko Rosji i po prostu w Europie Środkowej, gdzie wschód z zachodem się może ścierać, to potrzebna jest naprawdę wielka modlitwa, więc ora et labora, amen, amen, amen. A tu jest arcybiskup nasz Jan Cieplak i jego wizje, więc zaglądnijmy do naszego dziennika i módlmy się, by wszystko odbyło się jak najlepiej, bo widzimy, jaka już jest zawierucha w Ameryce i w świecie, więc ora et labora, amen, amen, amen.